serdecznie witam Państwa. Bardzo mi miło, że w takim fajnym, kameralnym gronie się spotykamy. Ja chciałabym Państwu opowiedzieć o psychologii, z tym, że w taki sposób może troszeczkę inny niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Mogę mówić rzeczy, które mogą się wydawać bardzo niepopularne, bo jestem wprawdzie psychologiem z wykształcenia, natomiast do psychologii jestem nastawiona mocno negatywnie, głównie do jej takiej formy użytkowej, czyli do psychoterapii. Mam wiele doświadczeń, wielu ludzi się do mnie zgłasza, którzy byli skrzywdzeni przez terapeutów, którym terapia nie tylko nie pomogła, ale wręcz zaszkodziła. To mnie gdzieś tam tknęło do przeanalizowania całego tematu, skąd się to bierze i dlaczego tak jest. No i takim bardziej się zaczęłam zagłębiać jakby w całą sprawę. No to doszłam do różnych takich może bardzo niepopularnych wniosków. Bo to jest tak, że ta współczesna psychologia, którą my znamy, z którą mamy do czynienia na co dzień, to jest taka całkiem nowa nauka, bo ona gdzieś tam pod koniec XIX wieku się dopiero wyłoniła niejako z filozofii. Do tej pory przez wieki jakby psychologia była domeną filozofów, ale przepraszam, pod koniec XIX wieku, kiedy właściwie na gruncie tych takich idei pozytywistycznych czy empirystycznych stało się tak, że za naukę zaczęto uważać właściwie tylko to, co jest doświadczalnie sprawdzalne, co ma przełożenie na eksperyment jakby. No i psychologia zechciała być również taką nauką, czyli nauką, która byłaby na wzór nauk ścisłych, poparta dowodami, właśnie badaniami empirycznymi. Zaczęły powstawać różne laboratoria psychologiczne, to była bardzo, bardzo duża moda na to. No ale w gruncie rzeczy to, co zarzucano do tej pory filozofii i filozofom, że oni sobie tam gdybają na temat natury ludzkiej i na temat człowieka w ogóle, jakby to się nadal przeniosło na grunt psychologii współczesnej, dlatego że oczywiście prawdy o człowieku nie można dociec, znaczy człowiek jest na tyle skomplikowany, że nie wszystko można zbadać, nie wszystko można empirycznie udowodnić. No i chcąc nie chcąc, siłą rzeczy stało się tak, że te spory, które wiedli wcześniej filozofowie, a teraz zaczęli wieść między sobą psychologowie, powstawały różne szkoły wzajemnie się zwalczające, każdy miał jakiś inny pomysł, u podstaw każdej koncepcji jakieś tam inne założenia leżały, ale generalnie jedna była taka część wspólna i tą częścią ja nazywam to błędem antropologicznym. To znaczy całkowicie odmienne niż wcześniej myślenie o tym, kim jest człowiek. Tak? Ten błąd polega głównie na redukcjonizmie, to znaczy na zredukowaniu człowieka do jakiegoś jednego tylko i wyłącznie jednego obszaru. To znaczy tutaj akurat w przypadku psychologii jest to najczęściej zredukowanie do tej sfery materialnej, do sfery cielesnej, do funkcjonowania jakby biologicznego organizmu. No i cóż, oczywiście to się nie zaczęło od psychologii, bo to zaczęło się dużo wcześniej, tak? Czyli to już podstawy ku temu błędowi dał Kartezjusz, który gdzieś tam radykalnie rozdzielił duszę od ciała, czyli jakby spowodował to, że filozofia podzieliła się na jakieś dwa nurty. Jeden ten materialistyczny, a drugi właśnie taki spirytualistyczny, tak, że człowiek, z jednej strony jedni mówili, że człowiek jest właściwie tą rzeczą myślącą, tak jak to mawiał Kartezjusz, że jest tym takim, że to jest człowiek. Ja myślę, to ja jestem tą świadomością, ciało to tam zaledwie jakaś tam coś w rodzaju przypadłości. Natomiast drugi ten nurt, to był ten nurt materialistyczny, on się też bardzo szeroko rozwinął i psychologia współczesna zaczęła właśnie z tego nurtu jak najbardziej czerpać, czyli zredukowanie człowieka do materii, czyli
A tak, i tutaj te pierwsze koncepcje psychologiczne, które powstawały, na przykład koncepcja behawioralna, to w ogóle zredukowała człowieka totalnie. To znaczy, człowiek jest zwierzęciem po prostu, trochę lepiej rozwiniętym zwierzęciem, ale tak naprawdę to można go sprowadzić tylko i wyłącznie do różnych procesów, które zachodzą gdzieś tam w organizmie, a to te procesy te psychiczne, czy te wyższe, czyli myślenie, czy wyobraźnia, to wszystko jest jakby efektem tylko i wyłącznie procesów biologicznych, chemicznych zachodzących w organizmie człowieka. No i tutaj właściwie John Watson był taki czołowy jakby behawiorysta. On w zasadzie w ogóle zaprzeczył istnieniu czegoś takiego jak świadomość, w każdym razie w tym takim sensie, jak to wcześniej myślano, w takim substancjalnym rozumieniu. I właśnie tak jak mówię, stwierdził, że w zasadzie człowiek jest taką istotą, którą można dowolnie kierować, dowolnie sterować jej zachowaniem, znając pewne mechanizmy. On te mechanizmy odkrył właśnie tak. No i on, nie tylko on, bo wielu behawiorystów nad tym pracowało. Nad mechanizmami uczenia się, w jaki sposób człowiek się uczy. No i zresztą przez to przysłużył się między innymi właśnie rozwojowi manipulacji, propagandy, tego co, no tutaj się można zgodzić, że psychologia doskonale się rozwinęła w tym kierunku, także w tym manipulacyjnym. Także wiele tych badań, eksperymentów, które gdzieś tam przeprowadzano, przysłużyły się całej inżynierii społecznej na przykład, tak? Edward Bernays, taka osoba, twórca propagandy, który bardzo korzystał z behawioryzmu właśnie i w połączeniu zresztą z myślą jakby Freuda, z której również zaczerpnął, stworzył koncepcję, w jaki sposób można kierować każdym wyborem człowieka, każdą jego decyzją. I to, czy to dotyczy poglądów politycznych, czy też takich konsumenckich, gdzie cały rozwój reklamy, cały rozwój marketingu, czy propagandy tej politycznej, to właśnie między innymi ma źródła właśnie w behawioryzmie, no i w tym takim założeniu, że człowiekiem można w zasadzie dowolnie sobie sterować. Koncepcja behawiorystyczna w ogóle to taka koncepcja bardzo deterministyczna, to znaczy tak, tam było założenie, że całym życiem człowieka, na życie człowieka ma wpływ głównie czynniki środowiskowe, a więc nie, no tak jak mówię, tu już nie ma mowy o duszy, tak? Psychologia to już pozostała tylko w nazwie, tak? Że to jest nauka o duszy, ale tutaj już nie ma żadnej duszy, bo to jest kwestia pewnych tam tylko procesów. No i które są w zasadzie uzależnione od środowiska, od oddziaływań tych zewnętrznych, środowiskowych. Czyli człowiek rodzi się jako tabula rasa, czysta tablica i na tym jakby się dopiero zapisuje pod wpływem środowiska to, co tam jego doświadczenia. I drugą taką koncepcją, pewnie bardziej znaną i pewnie bardziej jakby taką, która najbardziej chyba zaważyła na tym psychologicznym myśleniu, to jest koncepcja Zygmunta Freuda, którego w zasadzie można również postrzegać jako filozofa poniekąd, bo on stworzył własną jakby wizję człowieka, wizję totalnie odmienną od dotychczasowych, które gdzieś tam funkcjonowały w filozofii. Zresztą mówi się nawet do tej pory, że żyjemy w takiej epoce postfreudowskiej, tak? Czyli musiał być to jakiś taki gwałtowny przełom i rzeczywiście był, bo Freud zrobił coś niebywałego, tak? Bo coś bardzo oryginalnego, to znaczy pozbawił człowieka rozumu niejako. Czyli on stwierdził, że to, co jest najważniejsze, to, co człowieka jakby, co jest najważniejsze w naszym życiu, to jest, mieści się w naszej nieświadomości. Czyli świadomość człowieka jest zaledwie wierzchołkiem takiej góry lodowej, a na wpływ na jego zachowania, na jego myślenie mają przede wszystkim czynniki podświadome w postaci głównie popędów, instynktów, różnorakich konfliktów, które gdzieś tam toczą się w podświadomości, czy kompleksów, które gdzieś tam
są nieuświadomione i tylko rzadko przechodzą jakby do świadomości. I tutaj Freud jakby pokazał, że rola rozumu w zasadzie w funkcjonowaniu, w życiu człowieka to jest w zasadzie bardzo marginalna. W zasadzie rozum powinien jakby być takim narzędziem do wspomagania tak popędów, tych potrzeb ludzkich. No i cóż, no w zasadzie oprócz tego, skoro, bo tutaj tu również Freud założył też determinizm, tak? Tylko że tak, o ile tam u behawiorystów było to wszystko uzależnione od środowiska zewnętrznego, tak tutaj było wszystko uzależnione od tego wewnętrznego, nieświadomego życia, które się gdzieś tam w nas toczy. No i Freud jakby za jednym zamachem pozbawił człowieka nie tylko rozumu, jakby umniejszając jego wagę i umniejszając jego rolę, pozbawił człowieka też wolnej woli. Bo się okazuje, że skoro te wszystkie czynniki, to wszystko, co tam się dzieje, jest w ogóle od nas niezależne, no to siłą rzeczy po prostu nie mamy na to wpływu, tak? Nie możemy być za to ani odpowiedzialni, ani jakoś tego kontrolować, tak? Więc jakby cała wolna wola, cały rozum, to wszystko zostało wyrzucone gdzieś tam do śmietnika, zaczęło się liczyć co innego. Czyli zdrowa jednostka, zdrowa psychicznie jednostka to jest taka, która zaspokaja w odpowiedni sposób swoje potrzeby, realizuje swoje popędy i w jakiś tam... Natomiast wszystkie jakby problemy, czy nerwice, czy różnego innego rodzaju problemy wynikają z tego, że te popędy są niezaspokojone. No tak w skrócie i bardzo tak może trochę za bardzo ogólnie, no ale to chciałam tak przybliżyć, jak to wyglądało. Psychoanaliza jakby Freuda w ogóle była ukierunkowana na to, żeby uczynić, znaczy Freud jakby uczynił z człowieka takiego niewolnika własnych popędów, rozbudził w człowieku pożądania, które potem jakby psychoanaliza w zasadzie można by ją tak opisać, że to było takie rozbudzenie w człowieku jego pożądań, przy czym następnie, kiedy pojawiało się nieuchronne poczucie winy w związku z tym zaspokajaniem jakby takim tych różnych popędów, no w związku z tym wtedy trzeba było to leczyć. Freud w ogóle chciał, żeby psychoanaliza zastąpiła praktyki religijne. On zresztą o tym bardzo często mówił, pisał do swoich przyjaciół. To też jest bardzo ciekawa historia, że z pism Freuda to w zasadzie pozostały tylko jego listy, bo gdzieś tam część jego pism została zniszczona, bo on przed śmiercią dużo pism zniszczył, a potem na przykład jego córka większość tych jego zapisków utajniła. One są gdzieś tam, leżą w Bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych, gdzie są utajnione i tak naprawdę nie wiemy, co w nich jest. Pewnie gdybyśmy wiedzieli, to może by to rzuciło światło zupełnie inne na Freuda, i na psychoanalizę, i na całą współczesną psychologię. No ale tego nie wiemy i się pewnie prędko nie dowiemy. W każdym razie Freud postrzegał jednostkę zdrową jako jednostkę, która jest przede wszystkim niereligijna, tak? Czyli religijność Freud uważał za chorobę, za rodzaj nerwicy, bo on uznawał coś takiego, że cała kultura właściwie, a więc i religia, i sztuka również, są efektem sublimacji popędów, głównie popędu seksualnego. Czyli jeżeli człowiek nie może zaspokoić swojego popędu seksualnego w taki sposób, jaki sobie tam akurat chce i wymyślił, no, ze względów oczywiście społecznych, wtedy sublimuje niejako ten popęd i tworzy, tak, więc to, że ktoś coś pięknego stworzy, tak, to jest zdaniem Freuda efekt sublimacji jego popędu, że nie mógł go zaspokoić w jakiś taki sposób. I religia według Freuda jest również czymś takim, tak, czyli że ludzie przerzucają niejako swoje te potrzeby i swoje te popędy i tworzą sobie religię, tworzą sobie Boga. Tutaj są zresztą dużo takich elementów z filozofii materialistycznej Feuerbacha, bo to on jako gdzieś tam jeden z pierwszych powiedział, tak, że to nie Bóg stworzył człowieka, tylko człowiek stworzył sobie Boga. Czyli stworzył sobie Boga na swoje podobieństwo. Czyli ponieważ czuł się
słaby czy bezsilny, stworzył sobie kogoś wszechmogącego, tak? Skoro czuł się, że jest śmiertelny, to stworzył sobie kogoś nieśmiertelnego, tak? Ale generalnie Bóg jest jedynie wymysłem, jakby nie istnieje obiektywnie. Jest po prostu wymysłem człowieka, jest tworem jego umysłu. No i tutaj Freud jakby myślał w taki sam sposób, zresztą w taki sam sposób myślało także wielu innych psychologów, zwłaszcza tam na początku jakby kiedy psychologia się tworzyła. No i cóż tu dużo mówić, no do dzisiaj właściwie psychologia, gdzieś ten pogląd psychologii jest, o czym mogą świadczyć takie badania dosyć ciekawe, w których bada się wiarę ludzi różnych profesji jakby. No i okazuje się, że nieodmiennie właściwie od początku, kiedy te badania były prowadzone, to gdzieś tam od początku XX wieku, okazuje się, że psychologowie to jest ta grupa, która zawsze wychodzi w tych badaniach najsłabiej, jeśli chodzi o wiarę w Boga, tak? Tam były takie pytania dotyczące, czy wierzysz w transcendentnego, osobowego Boga, tak? Nie chodziło o przynależność do jakiejś religii, czy do wyznawania jakiejś tam konkretnej wiary, tylko chodziło o istnienie Boga, tak? I okazuje się, że psychologowie po prostu nie wierzą w Boga, tak? I teraz oczywiście możemy się zastanawiać, czy to jest efekt tego, że tam na psychologię idą akurat tacy ludzie, którzy w Boga nie wierzą, czy nie jest przypadkiem inaczej, tak, że po prostu ludzie tracą gdzieś tam po drodze wiarę pod wpływem pewnych idei, pewnego myślenia, które psychologia jakby niesie ze sobą, tak? Oczywiście to, że wracając już tak do Freuda, bo to taka dygresja tylko, wracając do Freuda, on wyraźnie mówił, tak, że on chce, żeby psychoanaliza, psychoterapia w jego wydaniu zastąpiła ludziom religię. I on o tym mówił dosyć jasno, bo on uważał, że religijność człowieka po prostu podlega pewnej ewolucji, tak? Od tych najniższych form w postaci gdzieś tam jakichś wierzeń plemiennych, poprzez politeizm, przez wielkie religie monoteistyczne, których zresztą uważał, że chrześcijaństwo jest tym najwyższym jakby etapem rozwoju, ale liczył na to, że w krótkim czasie okaże się, że to psychoanaliza właśnie zastąpi ludziom religię. No bo oczywiście, jak każdy myślący człowiek, jednak mimo wszystko Freud zdawał sobie sprawę, że człowiek potrzebuje religii, z natury gdzieś tam jest w głębi religijnej, tego potrzebuje. No więc Freud właśnie miał taki pomysł, żeby praktyki religijne, zwłaszcza te takie w rodzaju spowiedzi, w rodzaju rozgrzeszenia, żeby to mogło wszystko robić psychoterapia. No i cóż, na początku to było tak, że Kościół oczywiście doskonale sobie zdawał z tego sprawę, tak? Czyli widział tą jakby naturę psychoanalizy, jak ona wygląda, tak? Że oczekuje się od człowieka, że człowiek zdrowy to jest człowiek niewierzący, to jest człowiek niereligijny. No i zresztą pisma Freuda były zakazane przez Święte Oficjum aż do soboru właściwie watykańskiego. Jeszcze w latach 60. wydawano takie monity, w których zabraniano księżom, zabraniano klerykom uczestniczenia w seansach. To prawie to samo właściwie. W seansach psychoterapeutycznych, psychoanalitycznych zabraniano im także jakby uczenia się psychoanalizy. Psychoanaliza była po prostu grzechem ciężkim. To się zmieniło po soborze, kiedy się Kościół otworzył na świat, w ogóle otworzył się na naukę. No i z jakim skutkiem, no to widać, bo to spadek zaowocował bardzo szybkim spadkiem powołań. Tym bardziej, że to nie był tylko jeden Freud, nie był tylko jeden behawioryzm, ale tutaj najwięcej chyba w tym względzie miała do powiedzenia psychologia humanistyczna, która w ogóle weszła ze swoim całkowicie odmiennym rozumieniem wolności, czyli takim zupełnie przeciwnym myśleniu właśnie chrześcijańskiemu, ponieważ psychologowie humanistyczni wyszli z założenia,
To znowu Feuerbach, tak? Czyli to nawiązanie takie, że to człowiek człowiekowi Bogiem, tak? Że nie ma Boga, jest po prostu człowiek i ten człowiek jest jakby jakimś najważniejszym. Zresztą Erich Fromm, taki znany psycholog, wymyślił nawet coś takiego jak religia humanistyczna, czyli chodziło o to, że człowiek jest postawiony w centrum zamiast Boga i, no, i tym celem jego życia, tym celem ostatecznym ma być samorealizacja, czyli osiągnięcie jakiejś pełni ludzkości, pełni człowieczeństwa. No i cóż, psychologowie humanistyczni rozumieli wolność nie tak, jak się ją rozumiało do tej pory, czyli nie jako wybór pomiędzy dobrem i złem, nie jako odkrycie, co jest dobre i próba realizacji dobra, tak? Tylko przeciwnie, zupełnie spojrzeli na to, że nie ma czegoś takiego jak dobro uniwersalne, tak? Nie ma czegoś takiego jak stałego, jak dobro. Po prostu dobre jest to, co jest dla mnie w tej chwili dobre, co jest dla mnie przyjemne na przykład, tak? W związku z tym każdy człowiek ma w życiu swoim realizować to, co mu się podoba, tak? Takie zasady wyznawać, jakie mu się podobają, tak? Każdy człowiek powinien być jakby twórcą własnej moralności. No i psychologia humanistyczna bardzo zwróciła się oczywiście przeciwko Kościołowi katolickiemu, który jakby stał od wieków na straży tej moralności i tych zasad, i zwróciła się przeciwko rodzinie, ponieważ uznano, że no, co jest źródłem największego zniewolenia i największej opresji, no więc rodzina, tak, która przekazuje jakieś tam wartości, i Kościół, który te wartości jakby cały czas stoi na straży. Dodatkowo Kościół stał również, bronił tej rodziny cały czas, tak? Zakazywał rozwodu, zakazywał antykoncepcji, zakazywał rozwiązłości, współżycia przedmałżeńskiego i wielu, wielu innych rzeczy. No i tutaj taki na przykład Carl Rogers czy Abraham Maslow, oni uznali po prostu, że to jest rodzaj zniewolenia, tak? Że Kościół w ten sposób kontroluje ludzi, że narzuca coś, tak? A człowiek powinien być wolny, czyli powinien się z tego w ogóle najlepiej wyzwolić. A grupą oczywiście najbardziej zniewoloną były katolickie zakonnice, no bo to oczywiste, tak, w oczach humanistycznych psychologów, bo taka zakonnica, no to w ogóle szczyt jest zniewolenia. I jest taki fajny eksperyment, który Carl Rogers przeprowadził ze swoimi współpracownikami w katolickim zakonie sióstr. Tam po 600 sióstr bodajże, one prowadziły szkoły dla dzieci. I on, Carl Rogers, wszedł tam ze swoją terapią do tego zakonu. Siostry się oczywiście zgodziły, to były czasy już po soborze, kiedy już one się tak otworzyły na nowości. No i ten eksperyment dowiódł, że w zasadzie bardzo, bardzo, bardzo łatwo jest pod wpływem idei humanistycznych stracić wiarę, nawet jeżeli to są osoby powołane, nawet jeżeli to są zakonnice. Ten eksperyment był zaplanowany na 2 lata, ale on się zakończył przed czasem. Zakon został rozwiązany, kiedy tam do Watykanu doszły wieści, jak bardzo niemoralnie prowadziły się siostry, bo one najpierw straciły chęć do modlitwy, potem zaczęły nawiązywać między sobą jakieś takie bliższe przyjaźnie. Skończyło się na kontaktach homoseksualnych, na wielu odejściach z zakonu, no, mnóstwo różnych tam się rzeczy działo. A na czym polegała terapia? Ta terapia to się nazywał trening uwrażliwiający. No i trening uwrażliwiający polegał na tym, żeby przekonać siostry, że zasługują na coś więcej po prostu, że one tutaj, tam gdzie są, na tym etapie swojego życia, są bardzo, bardzo nieszczęśliwe, tak? Ponieważ one są. I tym, co najbardziej jakby je ogranicza, jest posłuszeństwo, czyli posłuszeństwo regule zakonnej, posłuszeństwo przełożonym, no w ogóle posłuszeństwo Panu Bogu też, tak? No więc pewnie zdaniem Carla Rogersa jego eksperyment skończył się pewnie wielkim sukcesem, tak? Bo siostry zostały uwolnione i musiały być bardzo szczęśliwe. A wiele z nich skończyło zresztą w różnych ruchach takich feministycznych, potem część właśnie w tych ruchach, które się wtedy zaczynały tworzyć, homoseksualnych. No w każdym razie właśnie tak to wyglądało, i
Psychologowie humanistyczni bardzo, bardzo sobie właśnie tutaj upodobali. Oni też wchodzili z różnymi programami do seminariów i do zakonów, do nowicjatów. Między innymi był taki program, który się nazywał Ustalanie Wartości. No i oczywiście to można się domyślać po nazwie, co to oznaczało. Tak? Czyli oznaczało to, że każdy ma tam swoje sumienie, w którym tym sumieniu musi sobie wyjaśnić, co jest dla niego właściwe, co jest dla niego niewłaściwe, by stworzyć sobie swój własny system wartości. Z takim programem wchodzili do szkół też, co zaowocowało zresztą różnymi potem takimi prądami pedagogicznymi, tak, które nawiązywały właśnie do wychowania bezstresowego. No ale jeżeli wchodzili z tym do seminariów, prawda, no to trudno się dziwić, że ta ilość powołań w Stanach Zjednoczonych spadała w sposób po prostu drastyczny. Tak. Zresztą to jakby co teraz obserwujemy, co się dzieje w kościele w Stanach Zjednoczonych, jest prawdopodobnie jednym z efektów tego myślenia, które gdzieś tam w latach 60. Rozpoczęli właśnie psychologowie humanistyczni. Można się zastanawiać, bo oczywiście to wygląda na tyle, może to taka teoria spiskowa moja, ale wygląda to na działanie dosyć celowe, tak? Że gdzieś ktoś pomyślał, że tak można robić. Ja w ogóle sobie stawiam taką tezę, że wielokrotnie psychologia stała się takim narzędziem rewolucyjnym. Znaczy, oczywiście chodzi mi o tą rewolucję obyczajową, rewolucję seksualną lat 60., która się tam zaczęła tak naprawdę, a trwa prawdopodobnie niezmiennie do tej pory. Oni jakby te idee, o których tutaj mówię, gdzieś tam zaczęły przenikać, tak, no bo psychologia się stawała coraz bardziej popularna, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych i zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych możemy obserwować, jak wyglądała, jak przebiegała ta cały ten proces zwany rewolucją jakby seksualną. No i taka jest między innymi moja teza, że psychologia jest takim narzędziem rewolucyjnym, została wykorzystana do tej rewolucyjnej walki z tym porządkiem, który budował, prawda, naszą zachodnią cywilizację, z tymi zasadami chrześcijańskimi, no i tak jak właśnie mówiłam, że z rodziną również, tak, poprzez lansowanie różnych nowych jakby mód, bo psychologia humanistyczna była bardzo modna i wielu ludzi uczęszczało wtedy na terapię. Właściwie można powiedzieć, że to były takie zalążki coachingu, tak, co dzisiaj mamy pod postacią tych treningów różnych osobowościowych. To właśnie psychologia humanistyczna to robiła, że jakby wychodziła do ludzi z pewnym programem. No i z takim właśnie, taki to był program, jak już wspomniałam. Najważniejsza była samorealizacja, więc jeżeli człowiek przestawał się samorealizować, na przykład w małżeństwie, przestawał myśleć, że no, zaczynał myśleć, no nie rozwijam się z tą kobietą. No więc oczywiście doradzano mu, no to zmień, tak, zacznij się rozwijać z inną kobietą, ewentualnie w jakiś inny sposób. Więc rozwody były jak najbardziej wręcz polecane wówczas przez psychologów. Podobnie było jakby z antykoncepcją. Oni byli zwolennikami aborcji, byli zwolennikami szeroko rozumianej wolności seksualnej, również tej edukacji seksualnej dzieci, o których my jakby dopiero teraz mamy z tym bliżej do czynienia, natomiast w Stanach Zjednoczonych wszystko już było gdzieś tam w ubiegłym wieku i to wszystko się bardzo, bardzo mocno wtedy właśnie rozwijało, kiedy psychologia humanistyczna zaczynała lansować jakby te tezy. I jak się tak przyjrzeć tym wszystkim twórcom, tym takim osobom bardzo znaczącym w psychologii, to się okazuje, że oni rzeczywiście mieli takie poglądy i taki sposób myślenia mocno rewolucyjny, bo zależało im na stworzeniu jakiegoś nowego, lepszego świata. Bo na przykład John Watson, o którym już mówiłam, on w ogóle był wielkim wrogiem Kościoła katolickiego, bo głównie ze względu na zakaz antykoncepcji, bo uważał, że przez to jakby
katolicy są dużym zagrożeniem demograficznym dla tego świata, który jakby chcieli zbudować. Ale na przykład Freud pisał w jednym z listów, że czuje się jak współczesny Hannibal, który rusza na podbój Rzymu, czyli tak jakby on wytacza wojnę tej tradycyjnej katolickiej moralności. Abraham Maslow na przykład, to jest taki humanistyczny psycholog, bardzo znany, on był zdania na przykład, że oczywiście najważniejszy jest ten samorozwój, ale że ten samorozwój powinien jakby przebiegać od kobiecości i męskości ku takiemu ogólnemu człowieczeństwu. Więc to już jest to coś, co my dzisiaj jakby w postaci ideologii gender gdzieś tam sobie już wiemy, jak to wygląda, tak? Ale to są jakby świeże pomysły, to już było dawno temu. Erich Fromm też, zwolennik matriarchatu. To wszystko się przekładało jakby na tą utratę autorytetu, na osłabienie roli jakby mężczyzny w małżeństwie, bo to jakby też jest element walki z rodziną. Znaczy generalnie, tak jak mówię, sami rewolucjoniści, Erich Fromm w ogóle ze szkoły frankfurckiej się wywodził. Wilhelm Reich, taki znany, bardzo znany uczeń Freuda, który w ogóle wszystko sprowadzał do seksu, jemu się wszystko, dosłownie wszystko kojarzyło. On jeździł, był komunistą, jeździł na wiece, do robotników przemawiał. No i to o czym on im tam opowiadał, to opowiadał im o roli orgazmu w życiu człowieka. Czyli jak bardzo, bardzo muszą być wyzwoleni, jak bardzo muszą, żeby nie chorować, żeby być zdrowi psychicznie, to muszą zaspokajać wszystkie najmniejsze, nawet najdziwniejsze swoje zachcianki. On zresztą na te wiece jeszcze do tych robotników woził swoje dzieci. I te dzieci tam poświadczały, jaka to jest ważna rola edukacji seksualnej w młodym wieku. Także to mówię, to jest taki rodzaj pewnego myślenia rewolucyjnego, żeby zniszczyć ten stary porządek. Abraham Maslow mówił coś takiego, że wystarczy 10 lat. 10 lat wystarczy, żeby zniszczyć całą tą cywilizację opartą na zasadach chrześcijańskich. Tak? Był taki też znany psycholog, twórca terapii emotywnej, ona jest rodzajem terapii behawioralno-poznawczej. Ale człowiek, który został zresztą uznany za twórcę rewolucji seksualnej w Stanach Zjednoczonych, ale on w ogóle mawiał, że coś takiego jak moralność seksualna to jest najgorsza tragedia w ogóle, jaka mogła Amerykę spotkać. Tak? Czyli on. I to był człowiek, który stworzył bardzo popularną terapię. Ta terapia polegała głównie na tym, że człowiek powinien sobie uświadomić, że niektóre jego przekonania są irracjonalne, także są nieracjonalne, powinien je zastąpić przekonaniami racjonalnymi. No oczywiście dla niego przekonaniem nieracjonalnym było kompletnie przekonania religijne, czy istnienie Boga, czy istnienie w ogóle jakiegokolwiek życia duchowego, nadprzyrodzonego. No i cóż, to byli tego pokroju, ja tak mówię, takie przykłady, tak, a to większość tak psychologów, którzy tworzyli, tam nie było ani jednego katolika. Ja przeszperałam historię psychologii, nie znalazłam nikogo, kto gdzieś tam u podstaw, tak, żadnego wierzącego, praktykującego katolika. Po prostu ich nie było. No i cóż, co by tu jeszcze Państwu powiedzieć, bo tak, tych wątków jest naprawdę masa na temat psychologii, bo ja się zajmuję, ja tutaj przywiozłam tak do obejrzenia moje książki, jakby ktoś chciał. Ja tam na przykład zwracam dużą uwagę, bo mówi się o psychologii, że no, to miała być taka nauka, tak? Miało być wszystko naukowo, miało być wszystko sprawdzone, miało być wszystko użyteczne, tak? No bo oczywiście na gruncie tych takiego pozytywistycznego myślenia, no to nauka może być, powinna być w zasadzie użyteczna, tak? Bo to nie do końca ważne już jest tylko dochodzenie do prawdy, tak? Ważne jest, żeby to było dla człowieka użyteczne. No i psychologia zaczęła spełniać się w postaci psychoterapii. Na ile one są użyteczne, to również można dyskutować, na ile one są skuteczne. Może teraz o tym nie mówię, ale tutaj dużo na ten temat piszę, bo wiele z terapii oprócz tego
że są nieskuteczne, bywają zwyczajnie szkodliwe. Kiedy zaczynałeś się, jakby, kiedy był ten początek, kiedy zaczynało się od psychoanalizy, to w zasadzie było powszechne, że psychoanaliza, i to było już wiadomo wtedy, że psychoanaliza jest nieskuteczna i że wręcz potrafi ludziom szkodzić. Wśród pacjentów było naprawdę bardzo, bardzo dużo samobójstw. Samobójstwa zdarzały się też bardzo często wśród psychoterapeutów, bo to było tak, że każdy terapeuta musiał najpierw sam jakby przejść tą dogłębną psychoanalizę. Freud zresztą pisał do jednego ze swoich tam przyjaciół coś takiego, że nie może do niego przyjechać, bo boi się, że w tym czasie jego pacjentka mogłaby wyzdrowieć, tak? Gdyby ją zostawił na chwilę. Także on sobie zdawał sprawę z tego, że on musi ciągnąć po prostu tą terapię, że ona nie jest skuteczna, że ona może zaszkodzić jeszcze. On się w ogóle przed pacjentami zresztą nie przejmował, bo naprawdę te listy, jak się poczyta i popatrzy, w jaki sposób on pisał o tych swoich pacjentach, to tam używał naprawdę nawet wulgarnych bardzo, bardzo sformułowań, typu bydło na przykład, że to są, że oni są mu potrzebni tylko wyłącznie po to, żeby dostarczać mu środków finansowych i żeby dostarczać mu materiału badawczego, bo Freud jakby swój materiał badawczy czerpał właśnie od swoich pacjentów, ewentualnie z własnego doświadczenia często. Więc nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę, przepraszam, nawet jak weźmiemy pod uwagę te kryteria naukowości, które teraz jakby obowiązują, to teoria Freuda nie ma z tym nic wspólnego. Ona w ogóle jest w żaden sposób niesprawdzalna. Jego teoria jest kompletnie niesprawdzalna. Nikt nigdy w życiu nie udowodni, ani nie udowodnił, ani nie ma takiej możliwości, żeby udowodnić jego koncepcję podświadomości, że w ogóle jest coś takiego jak podświadomość. Tak? Tego się po prostu zwyczajnie nie da udowodnić. On jakby ją sobie wymyślił z tego, że gdzieś tam jego pacjenci mu coś mówili, że coś mu się przypomina, że coś tam, ale to w ogóle to jest takie gdybanie, tak? Kompleks Edypa, który naprawdę ogromna, to jest rzecz, która jest z Freudem związana mocno, którą Freud tłumaczył bardzo wiele niepowodzeń, nerwic i u ludzi. Kompleks Edypa w zasadzie wymyślił sobie sam, tak? Bo on w jednym z listów pisał coś takiego, że on sobie przypomniał, że jako mały chłopiec żywił szczególną miłość do swojej matki, taką o charakterze erotycznym, w związku z tym nienawidził swojego ojca, którego pragnął zabić. No i uznał, że jest to powszechne wśród chłopców w wieku 6-8 lat. I w związku z tym po prostu sobie tak arbitralnie wymyślił, stworzył kompleks Edypa. Kompleks Edypa, do tej pory wielu psychologów powołuje się na niego i